Cześć, jestem Jewski, a to jest kolejne weekendowe granie z grą Circle Empires. I w sumie powiedziałem weekendowe granie, ale tak naprawdę jest to, cóż, ekstra odcinek, tak ze względu na to, że na początku tygodnia nie bardzo mogłem nic rzucić ani nagrać. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc co dzisiaj robimy? No, zaraz zobaczymy. Kamen, nowa gra. Kim bym tutaj dzisiaj zagrał? Dobre pytanie. Graliśmy tutaj Effiusem ekonomistą, graliśmy tutaj Wolframem wojakiem, więc teraz może zagramy, a powiedzmy, tym wróżem. Kocha literaturę i ogniste kule, pamiętaj o regularnej mustrze jego żołnierzy. Zaczyna grę z 400 dodatkowym złotem, jakąś kukłą treningową i technologia 30% taniej. Cóż, może być ciekawą postacią, więc nim zagramy. A co dzisiaj będziemy robili? Oczywiście kolejne łowy na potwory. Mamy dużo potworków jeszcze do wyłowienia, więc myślę, że dzisiaj zajmiemy się Argiem Agresorem. W naszych granicach pojawił się nowy hercz przewodzący bandzie barbarzyńców. Podobno dla zabawy rzuca w ludzi toporami. Pozbądźcie go. Fajny gość. Cóż, na jakim poziomie trudności zagramy? A myślę, że koszmarze. No cóż, może być ciekawie. Więc rozpoczynamy grę. I tak, oczywiście magazyn stawiamy i kogo my tu mamy? Wow. W sumie mapka jest naprawdę niewielka, 16 pól w końcu. I obok mamy tak, trochę zombiaków, trochę tam więcej zombiaków. Dostawiłem wiśnioków, niech sobie pozbierają. A tutaj mamy bandytów, dość silnych. Okej, co możemy zrobić? Myślę, że chciałbym postawić bank. Bank może być dość interesującą rzeczą do zbudowania. Ze względu na to, że mamy 400 zł, więc jeżeli jeszcze dostaniemy 100, będziemy mogli zrobić sobie uzdrowiciela. Myślę, że nam się przyda, tak? A poza nim, cóż, chciałbym tego... Od kogo zaczniemy? Od rusznika czy strażnika? Drewna nie mamy, weźmiemy strażnika. Weź tu, panie, rozwal tego grzyba. To jest grzyb. Potworny grzyb. O, i losowy potwór po zniszczeniu. I mamy trujące zombie. Okej, właściwie się przyda. A pan wojak niech teraz poatakuje tutaj tą kukłę. Tylko tak, żeby jej nie zniszczył. Jest awans. O, duży wojak. Ma hełm, ma większą tarczę i większy mieczyk. Super, przyda mu się. A gdyby tak zaatakował... Kukłę, dobra, teraz to trochę obrażeń zadaje, tak? O, i mamy medyka, uzdrowiciela, jej. Okej. Więc co jeszcze? Co jeszcze bym tutaj jakoś próbował zrobić? Myślę, że mógłbym tutaj tych rycerzy zrobić, a zobaczmy rycerza. Pan rycerz, co tu tutaj masz? Ma 480, masz 500. Ma tarczę. Okej, więc ma obronę. Może się przydać. Rycerz wygląda na nie najgorszą jednostkę. Dobra, tutaj łucznik niech sobie podexpi. No, prawie. O, uzdrowiciel też może expić. Ciekawe, jakie przepisy ma nowe, ale chyba na razie nie będziemy się z tym bawić. Dobra, robotników jeszcze ze dwóch. Szybciej zbierali to. Dodatkowy rycerz, nawet dwa. Jacyś strażnicy. I mamy początkową armię w miarę sensowną. I tutaj mamy mistrza łucznictwa. Od razu będzie znacznie, dwa razy większe obrażenia zadawał, więc na pewno myślę, że to dobra inwestycja. I tak, kogo jeszcze bym potrzebował? Ile ja mam siły w tej chwili? Mam 655 siły. Jeszcze może... No, to jeszcze raczej nie wystarczy.
Więc weźmy sobie tutaj tego łucznika, niech podekspi. A tutaj grzyb znowu wyrósł. A to ciekawe. Mroźny duch. Super, przyda się. Na pewno. Dodatkowych robotników. Nie zbierają tego tak szybko, jakby mogli. Przynajmniej ja tak sądzę. Topornicy. Zadaje obrażenia wszystkim wrogom w linii rzutu. No, także może się przydać, więc także go tutaj ustawię do boju. Jakiś rycerzów dodatkowych. Kogo my tu mamy? O, woskowy potwór. Bardzo dużo zdrowia ma. Halo, co to ma być? Ciekawe, czy się może poruszać. Właściwie nie wiadomo. Ale nie ma odporności na ogień. Ciekawy, ciekawy. Chciałbym go zrobić, może się uda. To jest jakiś chyba taki z tego DLC, które mam. Ale nie jestem pewien, to nie powiem do końca. Tak. Zostawię to w niepewności. Może któregoś razu się dowiem. Albo wy mi napiszecie. O tak. Dobrze, 1100 siły. Myślę, że wypadałoby coś zaatakować. Tak, tutaj są bagna. To gdybym tak wziął tych łuczników tak oddzielnie. Tych wojaków tutaj oddzielnie. Chciałbym oczywiście łuczników dobrze wyekspić, prawda? Więc ekspo będą mieli, to będą więcej bili. Okej. Okay. I teraz... A dobra, zaatakujecie wszyscy. Atak! Już nie jestem pewien, czy to dobry pomysł akurat to atakować. Patrzcie, tu jest ten potwór, na którego polujemy. To może się okazać bardzo szybką misją. Okej. Okay. Panowie wojacy. Panowie, niech wrócą. Okej, okay, jednak ich nie wracają lepiej. Ta wieżyczka bardzo mocno atakuje. Niedobrze. Nie no, poradzą sobie. Łucznicy dali radę. O, pięknie. Zombie. Super. Nie mam jedzenia. To niedobrze. Ten łucznik tutaj niech sobie podekspi. Proszę bardzo, teraz jeszcze ten niech sobie podekspi. Ty sobie podekspi na tym. Im dalej strzelają, mam wrażenie, że więcej expa łapią. Zdecydowanie. A to akurat także dobrze. Patrzcie, o nie, zniszczył jednak, to nieważne. To nie łapią jednak więcej expa. Dobra, też już to zniszczę. W tej chwili mam 1600 siły. Zapowiada się bardzo dobra rozgrywka. A może bym tak tutaj zainwestował w jakieś ulepszenia. Tylko tutaj dam wieśniaków. O, niech pozbierają tutaj to. Myślę, że mógłbym to sobie tutaj zburzyć. To w sumie także. Dodatkowe zasoby będę miał. I teraz łuczników konnych. Jej. Łucznicy konni wydają się dość fajni. Ma dodatkowe złoto za dodatkowe zasoby za zabicia. To może być dość takim kluczem do zwycięstwa. Dobra, atakować kolejnych zombie. Ohoho, zaatakowali mnie. Tutaj wieśniaków chronię. I tutaj łucznicy niech atakują. Pan medyk chyba się trochę zagubił. Dobra, wioska medyków. Więc idziecie na kolejny strzał. No, wszystko na luzie. Dwa i pół tysiąca siły. No, no, no. Ładnie, ładnie. Dajecie, dajecie, dajecie. Rozwalcie tą wioskę.
I wszystko idzie. O ta. A tutaj będziemy mieli dużo żarcia. Ej się, uleczcie fajnie. I co? Wioska przejęta. Bardzo dobrze. Wracajcie do głównej wioski. Tutaj jest potworny grzyb. W ogóle ten grzyb tutaj non-stop podrasta. Właściwie dość fajnie, ta. Okej, okay, wieśniacy są. Co jeszcze? Mogę sprzedać tutaj te mury. Oho, tutaj mamy nowe przepisy na wieśniakach. Super, super. Stawiamy obóz. Czemu obóz? Bo obóz zajmie gobliny. A ja lubię gobliny. Stawiamy gobliny. Dużo klikania, dużo goblinów. Uważam gobliny za dość ciekawą jednostkę. Fajną właściwie. Dlaczego? Bo szybko XP. A dzięki temu, że szybko XP, szybko staje się silny, chociaż na początku jest naprawdę słaby, tak? Okej, okay, a zaraz pokażę wam, dlaczego aż tak szybko staje się silny. Tutaj damy trochę wieśniaków, dobra, was tutaj niech będzie też więcej. Patrzcie, mamy tutaj takiego jednego goblina. No może nie tego, jest tutaj był taki jakiś, który bardziej wyekspiony był chyba. O, ten tutaj, o. I patrz, on teraz sobie uderzy kilka razy i już jest silnym goblinem. I nie potrzebuje wiele, ma już sporo życia właściwie, tyle ile mój taki zwykły gostek. Nawet jest lepszy od zwykłego kostka. Ale ma znacznie więcej ataku. Bardzo szybko także wyekspi jeszcze wyżej. Okej, okej, okej. Duchy mnie zaatakowały. Dobra. Liczę, że sobie się tutaj obronią. Okej, dadzą radę. Zaatakujcie te potwory. W ogóle bardzo silne te potwory tutaj są. Halo, co to ma być? Aha, dobra. Wygląda na to, że może być ciężej niż sądziłem. Tam, damy radę. Sporo łuczników mi padło, mam wrażenie. Dobra, zniszczmy tych nekromantów. To są nekromanci. I będzie spokój. Tak, nekromanci są bardziej upierdliwi, jak tak mi się wydaje. Ale jak oni umrą, to już nie będzie problemu z nikim. Tutaj więcej łuczników konnych, więcej zwykłych łuczników. I jeszcze duchy. O, będziemy mieli duchy. O, tak. I więcej goblinów. Dobra. O, jeszcze żyje. Aha, z tej wieżyczki musiał wyjść. O, i jeszcze silniejszy goblin. Proszę bardzo. Okej. Okay. Wioska przejęta. Chociaż... raczej było ciężko. A, oni się tutaj tłuką. To ja sobie porozstawiam wieśniaków. A, niech zbierają. Kogo my tu ciekawego mamy? Weźcie się tutaj. To jest jakiś taki duży wojak. Okej, okay, tutaj jak się ustawicie, to będę go dobrze widział. Proszę bardzo, champion. Skubaniec ma niezłe buffy, w dodatku dużo obrażenia. Bardzo mi się to podoba. Więcej wieśniaków. I tak, myślę, że czas zrobić jakieś ulepszenia. Powiedzmy ostrzejsze miecze, tutaj jakiś pancerz. Aha, i to wszystko, co mogłem zrobić, tak? No nieźle. Myślę, że wypadałoby zrobić jakąś farmę, taką konkretną.
Ale zaraz się tym zajmiemy. Jakieś łucznicy, pancerz. Dużo ulepszeń chcę. Temu zwykły goblin będzie miał więcej ataku, ale niespecjalnie, ale będzie miał pancerz. Pancerz może okazać się naprawdę pożyteczny. Dobra, tak przy okazji, zróbmy te banki. Ja mam 3000 siły, tak? Przejdziemy sobie tutaj. A dobra, najpierw bardzo fajny sposób na wyleczenie armii, która jest w tej chwili trochę w nie najlepszym stanie. Już jest w dobrym stanie, jest dobrze. Zróbmy banki, tak, chcę bank tutaj, chcę bank tutaj. I chcę tutaj mur, o. Tak, żeby ten bank był chroniony. Będzie dobrze. My zaś mnie zaatakowali. To wy tutaj atakujcie. A wy tu cię zróbcie sobie. O nie, to nie to. Więcej łuczników konnych, więcej zwykłych łuczników. Tak, tutaj bandyci, patrzcie, tak wbili. O, to są magowie, patrzcie, magowie. Magowie będą ciężkimi przeciwnikami, tak sądzę. Wiele rzeczy sądzę i we wszystkich mam rację, ale w części na pewno. Dobra, to mogę posprzedawać na spokojnie. Chciałbym więcej łuczników, chciałbym też łuczników konnych. Proszę bardzo, moja armia już przejęła ten krąg. To będzie dość pożyteczne. Proszę bardzo, więc tutaj damy wieśniaków. O tak, bardzo dużo wieśniaków. Zrobimy też farmę. O tutaj taką, taką w jednym miejscu. I tutaj trochę będzie, ale... Wieśniaków także tutaj trochę będzie, więc będzie dobrze. Co jeszcze mógłbym zrobić? Myślę, że mogę sobie. Nie mogę. Ile ja mam siły? 4000 w tej armii. Dobra, kolejny krąg przejmujemy. Będzie mój. Przejęcie dużej ilości kręgów bardzo mi się przyda. A, nie zostali zaatakowani z dwóch stron. To także może być dla mnie dobrą wiadomością. I przejmujemy od razu kolejny krąg. Tak, żeby tego nekromantę... Tak, to część łuczników... A, dobra, już pokonali, to nieważne. Atakować! Odcinek będzie miał już trochę czasu. O, nawet duszek wylewelował. Jak miło. To tak na dodatkowy. Dodatkową fajną rzeczą będzie dodatkowe duchy dobudować, zrobić, stworzyć. Okej. No to zajmijmy się może kolejnym kręgiem, a teraz, że mam tyle siły, te gobliny już takie kozak są. Nie tylko gobliny, patrzcie, moi wojacy także kozak się zrobili. Gołem kozak armię mam. Kozak armię mam. I rozwalę wszystkich, tak. Ha, rymy, nie. Dobra, damy więcej łuczników konnych. Tutaj są bandyci. Tu... Aha, dobra, to ja ich tutaj może rozwalę. Rozwalenie ich tutaj może być dobrym pomysłem. Proszę bardzo, ale tego kręgu... Chociaż wiecie co? Zaraz. Tutaj tylko są magowie. Ej, ale to... No, magowie, z tego co wiem, walą obszarowo, obszarowe ataki, które, no cóż, no, skoro są obszarowe, to
zdecydowanie problematyczne. Dobra, weźcie jeszcze to sobie przyjmijcie. Ale skoro ich nie ma tutaj dużo, to nie będzie z tym problem. Żabon. I wściekły głaz. Głaz. Kamień. Ty, fajny kamień. Tylko nie leveluje, szkoda. Dobra, wejdźcie do wody, moja armio. Kto zaatakował? Tutaj zaatakowali. Dobra. Moja armia niech się połączy. I niech zniszczy się wszystko. Tak, tu was jest trochę za dużo. To wy tutaj przejdźcie, tutaj. Wy tutaj niech łapcie co się da. I jeszcze tutaj, to jest dużo jedzenia. To jedzenie chciałbym zdecydowanie zgarnąć. Jedzenia nie mam za dużo. Tutaj zrobię dodatkowe huczników konnych. Sprzedam te mury. I co jeszcze zrobię? Adam, uzdrowicieli, uzdrowiciele mogą być przydatni. Tak mówi. A potem i takich nie będzie używał. Ha. Nie no, będę, spokojnie. Dobra, czy ja mogę jeszcze gdzieś panki postawić? Z pankami bardzo kiepsko, no. Ale wszędzie już praktycznie są, to nieźle. Więc tak, tutaj są magowie. Mam tutaj bardzo pokaźną armię, ale jak mi taki mag wpierdzieli kulę, to połowa armii zginie. To zrobimy taki myk, że tutaj damy najpierw te duchy. Duchy są fajne, one mają po dodatkowym życiu, więc nawet jak zginą, to przeżyją. I niech zaatakują pierwsze. A potem wsadzi się cała moja armia. O. I chyba dało ranę. Masz. Wszystko moje, oczywiście. Okej. Więc tutaj robotników. Tutaj robotników. Tutaj. Dobra. Moja armia ma 11 tysięcy siły. Oni tutaj mają 14 tysięcy siły. On ma tutaj ile żyć? On ma tutaj, nie wiem, 5 dodatkowych żyć. No, niedobrze. Ale myślę, że możemy spróbować go zaatakować. Tutaj mamy maga nawet. Więc może być interesująco. Tutaj zrobimy ulepszenia, które damy radę. Zrobimy armię duchów. I jakoś to pójdzie. Ale coś mi się wydaje, że to może być nie do końca takie, jakie sobie wyobrażam. Dobrze, zbudujmy dodatkowe banki. I jakiś ekstra goblinów, o. Dobra, teraz czas na banki. Teraz chciałbym koniecznie zrobić te banki. Chciałbym zarobić 7000 złota, żeby zrobić tego woskowego potwora. On może być niesamowitym tankiem. Zbierze obrażenia, ale i tak przeżyje. Dobra, tu bank. Zaraz, już wszędzie banki są, jeszcze tam brakowało. Okej, okay, i banki są wszędzie. Dobrze. One też expa zbierają. Okej. Okay. Właściwie mi się to podoba. Jestem za tym. A tutaj damy sobie goblina. Niech sobie expi, malu. A szybko leci. O, jeszcze minus 50% wymaganych punktów doświadczenia ma to. To ogółem kozak szybko wyexpi. A jak wyexpi, będzie goblinim zgniataczem. Teraz ma się kierkę i drewnianą tarczę. Niewiele. O, proszę bardzo. A teraz jest już kozak. Więc zrobimy rozwał. Zrobimy też dobrą tarczę. Tarczę. Mur.
Dzięki temu po zaatakowaniu nie zrobił mi za wiele. Armia medyków. Co jeszcze mogę zrobić? No, ulepszyć jeszcze bardziej. Żołnierski pancerz już jest naprawdę też bardzo silny. Te mają sporą ochronę. Wszystkie jednostki. To dobrze. Celniejszy strzał. Tutaj. Strzelce wyborowe mają większy atak. Chociaż sam taki łucznik, nawet wyekspiony, już nie jest jakiś taki bardzo kozak. W porównaniu na przykład z takim goblinem. No. Kozak. A duch jest super. Damy więcej ciekawych rzeczy. Więcej duchów sobie zrobimy. Teraz będę uważał, żeby nie wyrzucać złota w las. Może być ciężko. 3000 siły. A tutaj mam 11000. Łącznie już mam tyle, ile tutaj. To może, żeby jako taki test przed zniszczeniem ich tutaj, wezmę całą moją armię. Proszę bardzo. Niech sobie przejdą tutaj. I zrobimy kabum na te wrogie imperium. O ta. Ale ich dużo. Oto. Wow. Dosłownie jak jakaś plaga się rozeszli po tym. I przejęli całość. No i dobrze, to mi się podoba. A w takim razie potrzebuję dodatkowych duchów. A, to tym razem nie zaatakują stąd. 1600 siły na duchach. Nice. Zaraz sobie walniemy woskowego potwora. Ciekawe, jak szybko go zniszczą, jak zaatakuje nim stąd. A już wiele mi nie brakuje, żeby go zakupić. Te dodatkowe banki. Dobra, panowie, zbierzcie złoto szybciej. Niewiele złota na tej mapie. Tutaj jego trochę jest, więc niech zbiorą szybko, szybko. I ta. O, też jest smok. A, na smoka mnie na razie nie stać. Jest woskowy potwór, dzień dobry. Co to jest? Aha. Woskowa wieża. Ciekawa jednostka. Czemu jak chodzi, to się wypala? Sama 350 siły? 3500 znaczy. A tutaj jest lodowy łowca. A, też ich dam. Oni już się przydadzą. Dobra, jeszcze damy trochę rycerzy. Damy także, goblinów. I cóż, mamy wielkie armie. 22 tysiące siły. Nice. Atak. Oj, nie mają najmniejszych szans. Jak widać w załączonym obrazku. Padają jak muchy. Moja siła nie dość, że nie spada, to jeszcze rośnie. Polowanie na potwory udane. Można kończyć odcinek. Co my tu mamy? Ranga 22, konny łucznik. 23, sereni łucznik. Nice. Ile w skarbcu złota się pojawi? Jakoś niewiele. No cóż. W każdym razie to byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Może ktoś dotrwał do tej pory. Zapraszam do subskrypcji kanału, oceny tego filmu, zostawienia komentarza. Możecie napisać, czy macie jakieś ciekawe challenge. Tak, żeby zagrać na innym poziomie, na przykład z jakimiś ograniczeniami i tak dalej. No, po prostu challenge. Dobrze, i to byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Żegnam się z Wami i cześć.